Cześć kochani, witajcie w moim dzisiejszym filmie, filmie specjalnym, bo już dosłownie za kilkanaście minut rozpoczyna się moje pierwsze spotkanie autorskie we Wrocławiu, w Empiku w Renomie. Powiem wam, że ja jestem tak rozemocjonowana, taka, no nie wiem, takie mam i trochę się jakby boję i mam taką tremę i nie wiem, no po prostu tyle emocji we mnie jest, że masakra. Nie sądziłam, że to jest tak przyjemne, ogromnie przyjemne uczucie. Także wchodzimy do środka, zobaczymy, co się będzie działo. Zapraszam was na relację z pierwszego spotkania autorskiego. Jeżeli nie było was dzisiaj ze mną tutaj, to zapraszam was na moje kolejne spotkania, o których będę jeszcze mówić. No i co? Wchodzimy do środka, bo 18 już za chwilę. I zaczynamy! Bardzo chciałabym wam serdecznie podziękować wszystkim, którzy byli dzisiaj ze mną na spotkaniu autorskim tutaj we Wrocławiu. Bardzo wam dziękuję za wszystkie komentarze, ciepłe słowa, te niesamowite emocje, prezenty. Naprawdę po prostu nie da się tego opisać, to co teraz czuję i te wszystkie świetne po prostu emocje. I to no naprawdę, aż mi brak słów, jestem mega, mega zaskoczona i bardzo wam jeszcze dziękuję. Wszystkim osobom, które nie mogły być we Wrocławiu, mam nadzieję, że relacja się podobała. No i kochani, a ja muszę tylko wam pokazać jedną rzecz. Zobaczcie, dostałam lalkę, to jest marka MN Lalki. I to jest ruda, mała ruda. To chyba było tak, jakbym ja nie wiedziała, co powiedzieć, to ta mała ruda by za mnie gadała, ale po prostu rewelacyjna. Jest ubrana, no jak ja, no wystarczy popatrzeć. No, taka cudowna. Pewnie Tymkowi też się spodoba, ale nie dam mu. Także no, naprawdę słuchajcie, to jest niesamowite, tego się nie da opisać, to co ja teraz przeżywam. Dziękuję jeszcze raz wszystkim osobom, które brały udział w powstawaniu książki, w tym jak to wygląda teraz, bo to naprawdę ciężka praca wielu osób przez wiele miesięcy, także bardzo wam dziękuję i gratuluję. I co? I mam nadzieję, kochani, że widzimy się na kolejnym spotkaniu autorskim 21 listopada w Poznaniu. Spotkanie odbędzie się w Fabryku, fabryku.pl, tam sobie możecie zobaczyć na kontakt, gdzie dokładnie jest, jeśli jeszcze nie wiecie. No i co? Ja idę ochłonąć trochę, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!